Cześć, z tej strony Michała. W tym odcinku przygotujemy rewelacyjne domowe lody na bazie awokado i to nam daje fajną konsystencję. Nie są twarde, są bardzo kremowe z dodatkiem kakao i masła orzechowego. Musicie spróbować. Bazą do naszych lodów jest jedno awokado, 25 g kakao, 65 g masła orzechowego, 60 g syropu klonowego, 90 g mleka owsianego, szczypta wanilii bourbon, szczypta soli. To wszystko wystarczy zblendować na jednolitą masę i mamy super lody. Zaczynam od mleka owsianego, solidna porcja kakao, syrop klonowy, awokado i solidna porcja masła orzechowego. Na koniec wanilia bourbon i troszkę soli. Masę mamy zblendowaną. Jedyna wada tego przepisu, warto mieć taki domowy zestaw do lodów. Możecie to również improwizować w jakiejś szklance z patyczkiem, ale warto sobie coś takiego kupić, na przykład w Ikei, parę złotych i będziecie mogli sobie zawsze robić domowe lody. A, i bym zapomniał, jak co odcinek mam dla Was rozdanie. Piszcie śmiało, do czego lubicie używać masło orzechowe i wybiorę trzy osoby, które otrzymają w prezencie ode mnie kupon do naszego sklepu na taki słoik masła orzechowego. Ostatni krok, mamy zblendowaną masę. Przekładamy ją do naszych lodowych foremek. Na koniec wsadzamy patyczki i najlepiej na parę godzin albo na całą noc do zamrażarnika.